Siemanko ze słonecznej górskiej planicy. Siema. Cześć. Witamy wszystkich w tak pięknych okolicznościach przyrody. Słońce, pogoda dopisuje. Jesteśmy na ośrodku skoczni narciarskich Planica. Tu jutro odbędzie się epickie wydarzenie Spartan Race z polską flagą na plecach. Dokładnie. Z Euro Team na klacie. Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia na trasie. Trzymajcie kciuki. No i gra. Ja to się nie umiem. Ale dobrze ci poszło. Nie lubi się słuchać, nie? Dobra, teraz jak już mniej oficjalnie, bez naszych strojów, w których biegamy, Euro Team, mały rzut na to, co mamy dookoła, bo jest mega zajebiście, naprawdę. Przełączam tylko aparat i pokazuję. Tutaj macie ten rzut na skocznie, o których przed chwilą mówiliśmy. Wszystkie całe te obiekty sportowe, to jest chyba już nieczynne, natomiast te i tam za nią jest ta największa skocznia, na której odbywają się zawody. No i tutaj jakby ulokowany jest taki główny kampus, na którym jest start i finish Spartana. Tak naprawdę dzisiaj jeszcze dużo nie ma do pokazania, bo jeszcze widać, że się to rozkłada, natomiast to, co tutaj jest, to jest zajebiste, serio. Wygląda to mega epicko. Pewnie nagram coś jeszcze jutro, tak żebyście zobaczyli, jak wygląda to z samego startu. Kamil jutro zaczyna biec o godzinie 8 rano. 21 km w elicie, później o 14 ma jeszcze piątkę, a w niedzielę ma dyszkę. Dyszkę biegnie ze mną, a ogólnie takie trzy biegi nazywają się trifecta, więc wszystkie trzy dystanse na jednym wydarzeniu. Tutaj macie pokazane trasy, jak to wygląda. W sumie ten bieg na piątkę to jest wokół tego całego tutaj ośrodka narciarskiego. Dycha różni się tym, że jest jeszcze wybieg w las po górach. No i Bis to jest właściwie taka największa trasa. No i ona już naprawdę tutaj i tam gdzieś o kawałek miasta zahacza. Przewyższenia około 1000 metrów na tych 10 km, także jest trochę zabawy. Będzie dobrze. Znaleźliśmy jeszcze taką miejscówkę. Dziwne, że jesteśmy tutaj sami, bo jest mega spoko. Są dwa wodospady, tam na górze jest jeszcze mostek, na który zaraz sobie spróbujemy wejść. Jak nam się uda, to pewnie zobaczycie to jeszcze dalej w filmie. Tu jest jeszcze jedno zajebiste miejsce. Tutaj widzę, Kamil już ogrywa. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Woda w ogóle jest taka, że jej nie widać. Jest tak mega czysta, ale okropnie zimna. Patrzcie. Mega to wygląda. Dobra, udało nam się trafić. Tamte wodospady są na dole, o tam gdzie teraz pokazuję, a tutaj mamy ten most. Więc wbijamy i zaraz pokażemy wam, jak to wygląda z góry. Fajne jest tutaj, bo trochę buja. Trochę buja. No buja. Rzeczywiście. Tak, tu jest kolejny, którego wcześniej nie było widać. Mega. Piesek. Dobra, to już nie bujamy. A tutaj są te wodospady, które były wcześniej. Mamy już dnia kolejnego. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy wczoraj, start Kamina pierwszy na 21 km. Mamy skocznię w tle, tutaj jesteśmy na całym miasteczku. Dzisiaj się już dużo więcej dzieje niż wczoraj. Pokażę wam start Kamila i takie przykładowe przeszkody, które są tutaj na miejscu, bo jest ich trochę, także do później.
are you ready? Okay, they're ready. We should start the countdown. Mask of honor, here we go. Help us out in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dzisiejszego dnia, dzisiaj już niedziela, czyli start na dyszkę. Dzisiaj startuję ja razem z Kamilem, wczoraj Kabi biegł 25. Przed chwilą widzieliście urywki z tego biegu na 20. Piątki już nie nagrywaliśmy. Ona się tam dużo nie różniła, jeżeli chodzi o przeszkody na kampusie, więc w sumie zobaczyliście to samo. A dzisiaj pogoda trochę inna. Wczoraj było mega ciepło, dzisiaj trochę deszczowo, wiatr, ale damy radę. Dobra. Dawid pewnie ogra nas w trakcie przeszkód, więc zobaczycie, jak nam dzisiaj poszło. No i tyle. Do zobaczenia. 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Thank you.
the machine from Czech Republic, Jakub Kola! Siemanko. Witajcie. Nagrywamy to dzień później, bo tak naprawdę jesteśmy już na plaży w Chorwacji. Wczoraj były biegi, o których wam mówiliśmy, z których przed chwilą widzieliście przebitki. Ale wylądowaliśmy jeszcze chwilę odpocząć tutaj na plaży. Co do samych biegów, widzieliście oczywiście fragmenty całej trasy, bo wszystkie te przeszkody, które przed chwilą widzieliście, były ulokowane w tym kampusie na dole. Natomiast no, większość przeszkód była też na górze, czyli tam powyżej tej skoczni, bo od tego zaczynał się każdy bieg, czyli trzeba było wbiec po skoczni na górę i tam już bezpośrednio były rozstawione różne stelaże i przeszkody. A sam bieg mega fajny. W sumie miało być 10 km, zrobili ponad 12, tak? Około 12 km wyszło. Tak, 12, niecałe 12, 11,90 tak, chyba tak. Coś takiego wyszło. Przewyższenia tam było ponad 700-800 metrów, coś takiego, nie? Tak, no blisko tego 1000, tak jak wam wcześniej mówiłem. Cały bieg pozytywnie obroniliśmy opaski, elita zaliczona. Udało jak się widać, medale są tak jest. Zdobyte, ukończone każde wyścigi. Planica podbita, myślimy, żeby wrócić tu za rok, ale to wiadomo, czas pokaże. Nie? Teraz przed nami jeszcze kilka innych miejscowości, krajów, przygotowujemy się też na inne biegi, ale o tym pewnie zobaczycie w innych filmach, nie będziemy teraz zdradzać wszystkiego, więc to w przyszłości. Kabiemu udało się trifekty zrobić, także wszystkie trzy biegi na jednym wydarzeniu. Cel osiągnięty, to co zaplanowane było, zostało wykonane. Tak jest. Wieczna chwała zostanie na wieki. Otóż to. Dzisiaj trochę chodzimy jak pingwiny, no ale z tym niestety musimy się jakby mierzyć, jeżeli podejmujemy biegi górskie, bo nogi dostają strasznie, nie? To dzisiaj jak pingwiny, dosłownie. W sumie chyba tyle od nas, jak dotrwaliście do końca, to mega dziękuję. Śledźcie kanał, bo będą pojawiać się też inne. Do zobaczenia. Hejka. Hejka.